zaproszonych gości. Na dzisiejszym jubileuszu szkoły powiatowej na obchodach Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz po części święcie patrona naszej szkoły, bo został, że tak powiem, przypisany rejon już do naszej szkoły w 2000 roku i tak już jest przy wszystkich uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej. Można powiedzieć, w tym roku szkolnym 2020-2021 dzięki decyzji Rady Powiatu, dzięki zaangażowaniu tutaj radnych, panów starostów, udało nam się, można powiedzieć, wrócić do korzeni. Historia zatoczyła pełne koło i od tego roku szkolnego mamy znowu, udało nam się otworzyć Brożowo w szkole pierwszego stopnia, jedną klasę, także już uczymy na trzech typach szkół, w trzech typach szkół, w liceum, w technikum oraz w Brożowej Szkole pierwszego stopnia. Przez 20 lat również nierozłącznym naszym tutaj przyjacielem była gmina, gdyż w latach 99-2019 było gimnazjum przy naszej szkole. Także jeszcze czwarty typ szkoły, ale to wszystko znajdziecie Państwo w tej monografii naszej. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Szkoła ta to znacząca część życia wszystkich tu zebranych. A dzisiejszy dzień jest szczególny, bo pełen przeżyć i wzruszeń. Myślę, że ta uroczystość będzie dla wszystkich chwilą pełną refleksji, powrotu do przeszłości, a jednocześnie połączeniem tego, co przeszło, z teraźniejszością. Szkoła to przede wszystkim wszechstronny rozwój młodego człowieka, odkrywanie jego talentów, predyspozycji, pasji, marzeń i planów na przyszłość. Benjamin Franklin powiedział: powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Wykonując ciężką pracę nauczania i uczenia się, trzeba po prostu pamiętać, że ma ona polegać na ciągłym rozwoju. Chciałbym na Pana ręce złożyć taki okolicznościowy grawerkon z okazji tego pięknego jubileuszu 50-lecia szkoły. Dzień Edukacji jest okazją do wyróżnienia przez organ prowadzący dyrektorów i nauczycieli placówek powiatu bielskiego Nagrodą Starosty. Oczywiście, że jestem dumny. Udało się powiązać dwie uroczystości nasze, czyli obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, jak również nasz jubileusz 50-lecia. Co prawda warunki pandemiczne ograniczyły znacznie liczebność młodzieży dzisiaj, ale bardzo dużo licznych gości zaszczyciło nas swoją obecnością, przyjaciół szkoły, którzy nas wspierają tutaj w tym, co robimy. No, szkoła nasza ma korzenie od 1971 roku, więc ciągiem takim od szkoły, która kształciła pracowników dla kolei, dla pracujących pracowników praktycznie, poprzez zespół szkół, można powiedzieć, zawodowych, kolejowych później, do zespołu szkół imienia Władysława Stanisława Reymonta, w którego skład weszło gimnazjum po reformie oświaty, takim cyklem powoli nasz zespół, że tak powiem, tak jakby się nawarstwiał, coraz to nowe oddziały powstawały w naszej szkole. W latach na przełomie XX-XXI wieku w naszej szkole kształciło się, uczyło się ponad 900 uczniów w pięciu różnych typach szkoły. Od gimnazjum po technikum też uzupełniające, zawodówkę dawno, technikum pięcioletnie, technikum uzupełniające i jeszcze studium medycyny. Dyrektor się w tym nie gubił? No, wtedy dyrektorem był wieloletni dyrektor Mieczysław Romaniuk. Myślę, że miał kupę roboty. Wtrącę jeszcze, dyrektorze, bo tak naprawdę ta szkoła, to o tym właśnie mówił były dyrektor, pan Romaniuk, że koszary wojskowe, od tego się zaczęło. Dokładnie, tutaj w tych budynkach niskich, gdzie jesteśmy, to były koszary wojskowe dla wojsk kolejowych, które udało się pozyskać właśnie byłemu dyrektorowi szkoły na rzecz szkoły. Szkoła znajdowała się po drugiej stronie ulicy kolejarzy, w tak zwanych drewnianych barakach.
tutaj została przeniesiona w 90 roku i rozpoczęła się budowa budynku administracyjnego, a w 95 roku budynku tutaj zespołu szkół tego dydaktycznego, wysokiego już budynku, w 95 roku. Ostatnie sukcesy, jeśli chodzi o inwestycje w szkole i plany? Ostatnimi inwestycjami to chyba to, co było na apelu wspomniane, to jest ta modernizacja za ponad 1 000 000 zł, tych niskich właśnie budynków i sali gimnastycznej. Bardzo dużo wyjazdów młodzieży na staże do Grecji oraz na zajęcia językowo-kulturoznawcze liceum, również do Grecji. Co prawda projekty również będą pisane na Włochy, ale ze względu na sytuację pandemiczną Grecja była znacznie bezpieczniejsza. Plany, marzenia? Jeśli chodzi o inwestycje, o szkołę, o jej zasoby, o rozbudowę. No mamy tak, mamy w szkole, jak wiecie, tutaj internat już od ponad 10 lat. Internet jest pełny cały czas, tak? Mamy strzelnicę pneumatyczną również w budynku szkoły, tak? Coraz to nowe kierunki staramy się otwierać, podążając tutaj zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy. Od 2 lat kształcimy w zawodzie technik pojazdów kolejowych tego przysłowiowego maszynistę, gdzie tylko 2 szkoły w Polsce kształcą. Ponadto od tego roku wróciliśmy do korzeni. Kształcimy zwykłą branżówkę, czyli magazyniera logistyka. Dzięki właśnie uchwale zarządu powiatu i Radzie Powiatu. Nowy kierunek branżówki. Dziękujemy bardzo za to wyróżnienie. Panie starosto, bardzo dobre to wyróżnienie. Nie mogę mówić o sobie, ale myślę, że moje koleżanki i koledzy potwierdzą. To jest taki znak. Znak przy drodze naszego życia, który utwierdza nas, że idziemy w dobrym kierunku. Naprawdę bardzo, ale bardzo serdecznie dziękujemy za to, że Pan dostrzegł, że to, co robimy, robimy dobrze. Wszystkim pracownikom oświaty za ich trud i pracę dedykujemy program słowno-muzyczny. Chciałabym niebu skraść szafiru, a gwiazdom migotliwy blask, by nimi ubrać Waszą skromę. Niestety, nie ma takich czarów i nawet dobrze, że tak jest. W Waszych uśmiechach jest więcej żaru i wdzięczność macie naszych serc. Nasze życie to ciągła wędrówka, a do celu wiodą tak różne drogi. Czasem jest to twardy, wbity trakt, a innym razem wąska ścieżka, pełna kolei. I jeszcze zakręty i skrzyżowania, zmuszające do obrania właściwego kierunku. Aby tak się stało w życiu szkolnym, potrzebny nam jest współtowarzysz, przewodnik, nauczyciel i mentor. W tym roku 43 uczniów naszej szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje stypendia starosty. 3/5 historii szkoły to jest moja praca jako dyrektora tej szkoły. I myślę, że nie chwaląc się, zresztą można było dzisiaj wiele rzeczy usłyszeć, że właśnie za mojej kadencji, kiedy kierowałem tą szkołą, zbudowałem czy od podstaw cały kompleks w ogóle zespołu szkół, który przechodził różne koleje losu. Zaczynał od baraków wojskowych, takich baraków, które były budowane na potrzeby wojsk OTK w latach 60., a skończywszy na tych obiektach, które są dzisiaj. Znajdują się one na terenie byłej jednostki wojskowej, wojsk kolejowych, które pracowały na rzecz PKP. A kiedy w 1988 roku opuściły, udało mi się dzięki ówczesnemu dyrektorowi Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Warszawie, Ryszardowi Olszewskiemu, przejąć ten teren i właśnie tutaj zbudowałem to, co jest moją taką chlubą. Dodajmy również, że na początku ta szkoła funkcjonowała w bardzo kiepskich warunkach. Tak, na pewno tak, bo w okresie stanu wojennego, kiedy przyjechała tutaj komisja badać warunki, w jakich odbywa się nauka i zajęcia praktyczne młodzieży, to ówczesna komisja zaleciła po prostu likwidację wagonów kolejowych, takich pocztowych, które były adoptowane na potrzeby warsztatu, na po prostu budowę szkoły. Oczywiście było to w 1982 roku, a więc wtedy, kiedy rozpoczynałem swoją pracę jako dyrektor szkoły. I nie udało mi się w latach 80. budować, chociaż już miałem projekty szkoły, projekty internatu, nawet pływalni. Udało mi się dopiero po roku 90.
ale tutaj właśnie zasługa jest ludzi z Warszawy, dzięki którym udało mi się to zbudować. Teraz jak pan dyrektor obserwuje rozwój szkoły, idzie w dobrym kierunku? Tak, jestem dumny z tego, że to, co rozpocząłem, po prostu jest kontynuowane. I przede wszystkim po okresie, kiedy szkolnictwo zawodowe poszło gdzieś tak na bok, znalazło się na uboczu, a kwitło szkolnictwo ogólnokształcące, podjąłem decyzję powrotu do korzeni. I w roku 2012 udało mi się skłonić władze ówczesne kolejowe, Polskie Linie Kolejowe PKP, do zgody na utworzenie kierunków kolejowych w szkole. I również udało mi się załatwić pierwsze stypendia. I właśnie ten ruch w roku 2012 spowodował to, że szkoła wróciła do korzeni i w tej chwili idzie naprawdę w dobrym kierunku, gdzie tworzone są inne po prostu kierunki kształcenia niż te, które ja w 2012 roku uruchomiłem. W tej rozmowie to padło. Ja tak może dokończę jako taki pomysł na przyszłość. Zresztą pan dyrektor były i obecny dyrektor, przecież Wieczorek, dobrze się znacie. No ta pływalnia to chyba też kolejny pomysł do realizacji. No na pewno tak. Miałem gotowy projekt. No i myślę, gdyby nie te przemiany na przełomie lat 80. i 90., to byłaby tu piękna pływalnia. Właśnie. Tego brakuje. Trzymamy kciuki. No, może nowemu dyrektorowi to się uda. Jubileusz 50-lecia to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, budować pałaców, osiągać ambitnych celów, żeby być szczęśliwym. Z codziennych radości rodzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy. Daje poszukującej naturze sens życia i coś, dlaczego warto żyć. Kapituła powołana z zarządzeniem dyrektora zespołu szkół imieniem Władysława Stanisława Rejmonta w Małaszewiczach postanowiła z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły uhonorować statuetką zasłużony dla szkoły następujące osoby. Starostę Bialskiego pana Mariusza Filipiuka, wójta gminy Terespol pana Krzysztofa Iwaniuka, byłego dyrektora zespołu szkół imieniem Władysława Stanisława Rejmonta Małaszewicza, przewodniczącego Rady Gminy Terespol pana Mieczysława Romaniuka. Pamiętam tą szkołę przyzakładową, która była w barakach po drugiej stronie ulicy Kolejarz. Pamiętam, jak potem ta szkoła przeszła do miejsca transportu. Do dziś mamy tam przyjaciół, którzy wspierali, a jeszcze wcześniej, nie zapominajmy, że to były koszary. Też pamiętam tych wartowników, bo czasami się oficerów odnosiło z jakichś tam bardzo ważnych powodów, za kierowcę robili. Już wtedy miałem prawo jechać. Dzisiejsza uroczystość dla mnie jest szczególna, ponieważ ten jubileusz, złote gody tej szkoły, to 50 lat. Natomiast ja tu spędziłem większość swojego życia zawodowego. Najpierw jako nauczyciel, a później jako dyrektor. I myślę, że te słowa, które padły ze słów pana starosty, koleżanki Joli czy Roberta, może to nie wszystko oddaje atmosferę i czas tego, co tu miało miejsce. Ja byłem jednym tylko był wykonawcą. Po prostu chciał coś, żeby tu było. Polski kurator oświaty, pani Teresa Misiuk, w
tak wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej i jubileusz 50-lecia szkoły, kieruję na ręce pana dyrektora gratulacje. Władysław Stanisław Rajagot, zanim stał się wybitnym intelektualistą, pisarzem, noblistą, w czasach młodości trudnił się kilkoma zawodami i nie zawsze los mu sprzyjał. Pobierał naukę w zawodzie krawca, próbował swoich sił aktorskich, odbywał nowicjat w klasztorze na Jasnej Górze, był dróżnikiem, pracował na kolei warszawsko-wiedeńskiej i niewykluczone, że w stróżówce dróżnika powstawały pierwsze utwory literackie. Światową sławę Rajmont zawdzięcza powszechnie znanej epopei pod tytułem Chłopu. Stańmy się chociaż na krótki czas uczestnikami słynnego literackiego wesela Jagny i Boreny. Jedzcie, pijcie i tańcujcie, ile dusza zapragnie. Dziś moje weselisko. A gdzież moja Jagusia? Jaguś, śliczności ty moje, Jaguś, nie bój się, dobrze ci u mnie będzie, jak i u matuli lepiej nie było. Panią będziesz, Jaguś, panią, dziewkę ci przynajmniej, co byś się zbytnio nie utrudziła. O, patrzysz! Kiedy prawdę powiadasz? A już ci na Boga zaklinam, jak samo prawdę powiadam. Gospodyni moja kochana, a dyćkiej ta dworska pani, tak sobie dobrze poczynasz i radzisz. Abym to nie gospodyni? Idźcie no do izby. Gulba z Szymonem, jacyś ocięci siedzą i mało pojadają. Przypijcie do nich. Popieprzone słone flaki i jedźcie. Taki, siaki. Szukała, kwiczała, w ogródeczku ryła. Będzie teraz gospodarzą, za szkołę chodziła. Pijcie sąsiedzi, jedz ta ludzie kochani. Braty rodzone, jakoby zwiesy w sercu miała, za jakąś zdrowie. Zdrowie! Do misek chodźcie ludzie, bo stygnie.